powtórzę, to wystarczy, ale dobrze również Bajerski teraz czuje swoją szansę. Pietrzyk, ależ się zrobiło gorąco. Piotr Protasiewicz na prowadzeniu na miejscu drugim. Mamy Jonsona, Bajerski, to niespodzianka, jedzie czwarty. Pietrzyk dobrze na miejscu trzecim, ale teraz atakuje go Tomek Bajerski. Tak więc wynik układa się na razie na 3-3. Piotr Protasiewicz, fantastyczna forma przed tygodniem. Awans bezpośrednio do Grand Prix, to już wszyscy wiemy. Już gratulowaliśmy temu wszystkiemu zawodnikowi takiej dobrej postawy w Anglii i teraz potwierdza to, że naprawdę jest dobrze przygotowany. Protasiewicz, jakby wykrakał, defekt, ale też defekt Bajerskiego. Tragiczna sytuacja dla drużyny gospodarzy. Częstochowianie jadą na 5-0. Prowadzi Andras Jonsson. Drugi jest Pietrzyk, zaskoczył chyba motocykl Tomka Bajerskiego, będzie próbował dojechać do końca, na pewno mu się to uda. 5-1, mocny akcent na początek spotkania, 3 punkty dla Jonssona, 2 dla Pietrzyka, 1 punkt dla Bajerskiego, bez punktu Piotr Protasiewicz, którego już zacząłem chwalić, ale coś stało się z jego motocyklem i teraz Tomasz Bajerski jedzie po ten jedyny punkt, rozpędzony i zbiera za to sporą porcję braw. Myślę, że jest tutaj dziś na stadionie około 10 tysięcy widzów. Piotr Protasiewicz załamany, odbierał sporo gratulacji. Tomasz Bajerski teraz, on będzie musiał dociągnąć ten motocykl do parku maszyn. No i wydawało się, że będzie podział punktów, a tym samym częstochowianie mogą świętować zwycięstwo w pierwszym wyścigu. Co więcej, torunianie mogli ten wyścig przegrać nawet bez żadnej zdobyczy punktowej. Tego na pewno nie spodziewaliśmy się. To Andras Jonsson, tak jak wspominałem, mistrz świata, ale co ciekawe, to jest zawodnik, który 2 lata temu świętował zapatorem Mistrzostwo Polski. Jonsson, Pietrzyk, Bajerski, Protasiewicz. Taka jest końcowa klasyfikacja w wyścigu pierwszym. No i 5-1 wygrywają ten wyścig goście. No tutaj widzimy bardzo równy start wszystkich zawodników. Bardzo ciasno było tutaj w pierwszym łuku. Andras Jonsson próbował na zewnętrzną wywieźć tutaj zawodników, gospodarzy. Wcisnął się od krawężnika Artur Pietrzyk. Piotr Protasiewicz tutaj po zewnętrznej uciekł i później, tak jak żeśmy widzieli, defekt Piotra Protasiewicza. Tomek Bajerski też miał problemy z dojechaniem do mety i można powiedzieć, że z wyścigu, z wyniku 3-3 zrobił się wynik 5-1 dla gości. To był tragiczny wręcz moment, bo niemal w tej samej chwili coś złego stało się z motocyklami gospodarzy. Czas pierwszego wyścigu 63,29, a my już oglądamy zawodników, którzy ścigać będą się w drugiej odsłonie tego meczu w kasku czerwonym. Jason Kram, wynik po pierwszym biegu 5-1. Torunianie tutaj czują swoją szansę, przede wszystkim nieobecność Sebastiana Ułamka. Tak naprawdę wszyscy nie wiemy, jak długo pozostanie bez żużla Sebastian Ułamek. Niektórzy liczą, że może za 2 tygodnie już będzie w stanie podjąć rywalizację. Życzymy mu jak najszybszego powrotu do zdrowia, trzymamy kciuki i przy okazji na pewno, Rafał, gorąco pozdrawiamy wszystkich sympatyków Częstochowy, ale przede wszystkim Sebastiana Ułamka. Wyścig drugi, a w nim fantastyczni zawodnicy. Od bandy pojadą Jaguś, Walasek, Kramp i Sullivan. Tak więc najbliżej krawężnika koledzy z drużyny, która w tym roku miała raz jeszcze wygrać drużynową rywalizację, jeśli chodzi o drużynowy Puchar Świata. Australijczyk na miejscu drugim, a teraz Kramp chyba będzie pierwszy, ale Sullivan pięknie przypilnował krawężnika. Próbuje się włączyć Walasek. Na miejscu pierwszym mamy Sullivana. Walasek jest blisko, szerzej jedzie, jak już Kramp, to niespodzianka, jedzie w tej chwili czwarty. No i częstochowianie, jeśli tak by przyjechali na metę, wygrają, mają szansę wygrać ten wyścig. 4-2. Na prowadzeniu mamy Sullivana, za nim kilka metrów jedzie Jaguś, którego teraz atakuje Walasek, a Jason Kramp, to mu się zdarza bardzo dawno, jedzie na miejscu czwartym. Jeszcze jedna szarża Australijczyka w barwach Apatora.
bez powodzenia. Do tej pory w tym sezonie Kramp tylko dwa razy przyjeżdżał ostatni tutaj w meczach z Toruniu. Cały czas Sullivan lekko nim zachwiało. Jakuś drugi, Walasek trzeci. Kramp rozpędza motocykl do granic możliwości, ale chyba nie da rady teraz. Obracało lekko motocyklem Walaska. Kramp będzie drugi. Kramp będzie trzeci. No i tym samym 3-3. Fantastyczne emocje, fantastyczne widowisko. Sullivan dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Jagusia. Jason Kramp 1, no i Walasek pechowo kończy drugi bieg. Tym samym szybko liczę 8-4. Tak więc 4-punktowe prowadzenie drużyny z Częstochowy. Chociaż mogło być lepiej, gdyby chyba jednak nie błąd Grzegorza Walaska. Częstochowianie na pewno by ten wyścig wygrali. Ryan Sullivan zwycięzcą wyścigu drugiego. I przypomnę, że Częstochowianie prowadzą 8-4. Sullivan to także były zawodnik Apatora, tak więc robi nam się bardzo ciekawa historia. Oczywiście Australijczyk był w tej drużynie pod koniec lat 90., dokładnie od 96 do 90. Emocje, fantastyczne widowisko. Sullivan dla niego 3 punkty, 2 punkty dla Jagusia. Jason Kramp 1, no i Walasek pechowo kończy drugi bieg. Tym samym szybko liczę 8-4, tak więc 4-punktowe prowadzenie drużyny z Częstochowy. Chociaż mogło być lepiej, gdyby chyba jednak nie błąd Grzegorza Walaska. Częstochowianie na pewno by ten wyścig wygrali. Ryan Sullivan zwycięzcą wyścigu drugiego. I przypomnę, że Częstochowianie prowadzą 8-4. Sullivan to także były zawodnik Apatora, tak więc robi nam się bardzo ciekawa historia. Oczywiście Australijczyk był w tej drużynie pod koniec lat 90., dokładnie od 96 do 98 roku. Jak na razie wygrywają, więc zawodnicy, którzy świetnie ten tor znają. Sullivan, Jaguś, Kramp, Walasek. Oto punkty po wyścigu drugim. No w tym biegu także możemy zobaczyć bardzo równy start wszystkich zawodników. Tutaj z pierwszego pola Ryan Sullivan wywiózł na zewnętrzną Jasona Krampa, Wiesława Jagusia. Skorzystał na tym Grzesiek Walasek, który przy krawężniku był nawet przez chwilę na drugiej pozycji, ale tutaj po zewnętrze już Wiesław Jaguś po prostu był szybszy, wyprzedził Grześka Walaska i mogliśmy oglądać walkę do ostatnich metrów, gdyż Jason Kramp po prostu nie odpuszczał, nacierał do ostatnich metrów i tutaj Grześka w pewnym momencie na łuku troszeczkę wjechał w jakąś rynienkę albo coś, wyciągnął go troszeczkę za bardzo na zewnętrzną i no i z wyniku 4-2 zrobiło się 3-3. Może zaraz będziemy mogli okazję ten moment zobaczyć, jak Grześek troszeczkę za bardzo wyjechał na zewnętrzną. To będzie chyba teraz. To chyba będzie teraz, tak, właśnie tak. Ten moment. A Australijczyk już po prostu przycisnął, wydobył z tego motocykla, tak jak mówiliśmy, po prostu wszystko, co można było z niego wyciągnąć. I tym samym 3-3 w wyścigu drugim. 8-4 prowadzi Częstochowa z Toruniem. Czas w drugim wyścigu 62,72. Tak więc do rekordu toru jest dosyć sporo, przypomnę, 60,10. Taki jest najlepszy czas osiągnięty przez Tony Richardsona w ubiegłym roku. Grzegorz Walasek skupiony, zmartwiony, no ale przed nim jeszcze kilka wyścigów. Mamy zmiany we wyścigu trzecim. Od bandy oglądać będziemy w biegu trzecim. Czerwińskiego w kasku białym, Miedzińskiego w kasku niebieskim, Holte w kasku żółtym i Tony Richardsona w kasku czerwonym. Pojedynek mistrza Polski, pojedynek Rune Holte z mistrzem świata. Dwaj młodzi perspektywiczni, Miedziński i Czerwiński. Przypomnę, Holta w żółtym, Richardson w czerwonym. Richardson będzie pierwszy, Holta szeroko, drugi jedzie Czerwiński. Niespodzianka, cieszą się Torunianie, przynajmniej na tym pierwszym okrążeniu prowadzą gospodarze. I zanosi się na 5-1, ale
Olta nie rezygnuje, jedzie także ostro Czerwiński. Adrian Miedziński za plecami Tony Richardsona. Czy wytrzyma ataki nowo kreowanego mistrza Polski Rune Holdy? Richardson, Miedziński, za nim blisko Rune Holta. Z tyłu został Zbyszek Czerwiński, teraz czuje swoją szansę Rune Holta bliżej krawężnika. Czy przejdzie przed Adriana? Teraz szerzej próbuje, zjeżdża do krawężnika Rune Holta, ale pięknie broni się Czerwiński, odjeżdża. I jakaż emocjonująca końcówka wyścigu trzeciego. Gdzie jest Holta? Nie daje rady. 5-1 wygrywają gospodarze. I tym samym robi nam się remis 9-9. Richardson 3, Miedziński 2, Holta 1, Czerwiński 0. Tony Richardson, świetny powrót, nie jeździł w dwóch ostatnich meczach. To efekt wypadku, jaki miał w lidze szwedzkiej. No i wszystko wyrównało nam się 9-9. Richardson, Miedziński, Holta i Czerwiński. Tak wygląda punktacja po wyścigu trzecim. 9-9 konfrontacja Patora Adriany z Top Secret Włóknia Szczęstochowa. Tony Richardson wczoraj długo zastanawiał się ze swoimi kolegami z cyklu Grand Prix, czy warto jechać w Göteborgu. Będziemy to wracać do tej sytuacji z Grand Prix Skandynawii, ale może najpierw jeszcze zobaczymy powtórkę wyścigu trzeciego. Tutaj z pierwszego toru właśnie Tony Richardson bardzo dobrze wystartował, wywiózł tutaj na zewnętrzną parę gości i bardzo mądrze tutaj pojechał Adrian Miedziński, który przyciął do krawężnika, bardzo ładnie później jechał, trzymał swojej pozycji. Rune Holta atakował go do ostatnich metrów, ale tutaj właśnie możemy pochwalić za bardzo ładną jazdę Adriana Miedzińskiego, który bardzo mądrze pojechał na pierwszym łuku, przyciął do krawężnika, wyszedł na drugą pozycję i nie oddał tej pozycji aż do ostatnich metrów, a naprawdę bardzo ostro nacierał go tutaj Rune Holta. No i to na pewno miłe zaskoczenie, bo raczej, przyznam się z ręką na sercu, spodziewałem się tutaj walki o zwycięstwo pomiędzy Richardsonem a Holtą. Wydawało mi się, że kwestia miejsca trzeciego to będzie sprawa walki Miedzińskiego i Czerwińskiego, którzy zastąpili Jagusia i Pietraszkę. A tu stało się zupełnie inaczej, zyskuje na tym widowisko 9-9, po trzech biegach robi się więc bardzo ciekawie. Za chwileczkę na pewno będziemy mieli wywiad w Parku Maszyn. Jest też więc w tym momencie okazja do tego, aby zobaczyć statystyki z pojedynków z ostatnich sezonów. Te statystyki przygotowują nam koledzy z tygodnika żużlowego. Proszę zobaczyć, do tej pory, od roku 92, oba drużyny w Ekstralidze i w pierwszej lidze jeździły 18 razy. Toruń 10 zwycięstw i 7 zwycięstw drużyny z Częstochowy. Remis miał miejsce 2 lipca w roku 2000 w Częstochowie. Najwyższe zwycięstwo Torunian w roku 92, 70-19. Natomiast Częstochowa wygrała 57-33. Przenieśmy się do Parku Maszyn. Adrian Miedziński w rozmowie z Łukaszem Bęcem. Dokładnie tak, junior, który osiąga coraz lepsze sukcesy na żużlowych torach. Za chwileczkę redaktor Bednarski wypuści nam zapewne powtórki, ale jeszcze wcześniej Adrian gratuluje wspaniałej walki, bo przywiozłeś nie byle kogo za sobą, indywidualnego mistrza Polski. Tak, cieszę się z tego, ale dopiero pierwszy bieg, jeszcze do końca mamy bardzo dużo. I będę się starał do końca. Być może za momencik w monitorze ujrzymy jeszcze raz tę walkę, o której mówił Rafał Osumek i Paweł Wójcik. Adrian, jeżeli taki ktoś jedzie za tobą, to warto jechać tylko w krawężniku, by cię nie wyprzedził? To znaczy, pierwsze kółka pojechałem po zewnętrznej i miałem trochę motocykl za słaby. I potem już pilnowałem krawężnika i było dobrze. Rywale na pierwszym łuku wynieśli się i przyciąłem do krawężnika i dojechaliśmy. Tutaj widać, jak się wyniosłem, to utraciłem, a później pilnując krawężnika odjeżdżałem. Ale Holta był cały czas blisko, szczególnie z wyjścia drugiego łuku, jechał cały czas na jednym kole za tobą. To nie jest byle zawodnik i starał się mnie wyprzedzić. Dokładnie tak, dziękujemy na gorąco z parkingu po bardzo udanym dla siebie biegu junior Apatora Adriany, Adrian Miedziński. Raz jeszcze wypada pogratulować Adrianowi, za jego plecami mistrz Polski Rune Holta.
No i nie dał rady w konfrontacji z Adrianem. To jest najmłodszy zawodnik dzisiejszego spotkania. Syn świetnego niegdyś żużlowca, który przecież jeździł przez wiele sezonów i bronił barw Apatora. Przypomnę, czas drugiego wyścigu 62,72, a wyścig trzeci 62,88. Po trzech biegach mamy 9:9 i publiczność w Częstochowie bawi się naprawdę bardzo dobrze. Wspominaliśmy Państwu o statystykach. Od roku 92 w Toruniu rozegrano pomiędzy Apatorem a Częstochową 9 spotkań. No i te statystyki były bardzo, bardzo na korzyść drużyny gospodarzy. 8 zwycięstw i tylko jedno zwycięstwo Częstochowian, które miało miejsce w tym sezonie, to był fantastyczny pojedynek, który miał miejsce w piątej rundzie 27 kwietnia. Apator przegrał 43-46. W rewanżu w Częstochowie Torunianie także nie dali rady i przegrali 42-48. Przyznam się szczerze, że tego pierwszego meczu nie oglądałem. Ty byłeś, jeśli dobrze pamiętam, tutaj w Toruniu. Natomiast drugi mecz w Częstochowie wspólnie komentowaliśmy, no i naprawdę były to wspaniałe widowiska. Po tym pierwszym meczu taka sytuacja kontrowersyjna pojawiła się z jogurtami, ale jak ty to wspominasz, Rafał? No ja na pewno bardzo się cieszę, bo moja drużyna wygrała wtedy tutaj i u nas w Częstochowie i naprawdę to były bardzo, bardzo ciekawe zawody i można powiedzieć, że ostatnie biegi decydowały, która z drużyn wygra i to jest dla kibiców na pewno najlepsze zawody, jakie mogą być, bo gdy ostatni bieg decyduje o zwycięstwie którejś z drużyn, to naprawdę to są bardzo duże emocje i to jest najlepsze, co może być dla kibiców. Od razu wchodząc Ci w słowo, w tę kwestię, nasuwa się przypomnienie sezonu 2001, kiedy to właśnie Andreas Jonsson był zawodnikiem Apatora i ten pamiętny ostatni wyścig to był mecz Apator kontra Atlas Wrocław. No to było coś genialnego. Kto wie, czy w tym sezonie nie będzie podobnie. Przecież w ostatnim meczu 21 września szykuje się wspaniała feta żużlowa w Częstochowie. Na pewno będzie to feta, tylko kto będzie się cieszył? Włókniarz Top Secret kontra Apator Adriana. Ten mecz 21 września także na antenie naszej telewizji. Ale wracamy do pierwszego pojedynku pomiędzy żużlowcami z Podjasnej Góry a zawodnikami z miasta Kopernika w rundzie play-off. Czterech zawodników przygotowanych do udziału w wyścigu czwartym, a zobaczymy w nim od bandy Pietrzyka w kasku białym, Jagusia w kasku niebieskim, Jonssona w kasku żółtym i Krampa w kasku czerwonym. Mają sobie coś do pokazania i Australijczyk i Szwed. Tu też mi się przypomina rywalizacja pomiędzy reprezentacjami narodowymi w Danii w pucharze, drużynowym pucharze świata. Australijczycy przegrali w końcówce z Jonssonem i Szwedami. Przyznam się szczerze, że była to jednak chyba niespodzianka, ale spójrzmy, jak potoczy się walka w wyścigu czwartym. Kram, Jonsson, Jagosz i Pietrzyk. Jason Kraft chyba będzie pierwszy. Tak jest, ale za nim para z Częstochowy. Kraft, Jonsson, Pietrzyk. Wyniosło go szeroko. Wykorzystuje to Jagosz, który zajmuje miejsce trzecie. Tak więc robi się 4-2 dla drużyny z Torunia. Prowadzi Jason Kraft, ale blisko niego były zawodnik Apatora Andreas Jonsson. Obejrzał się, gdzie jest jeszcze Jagusz. Zbyt szeroko chyba jedzie Pietrzyk. To na pewno nie pomoże mu w tym wyścigu. Został zresztą już bardzo daleko, a za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Na razie to wszystko układa się na 4-2 dla gospodarzy. Pochylony nisko Jason Kram. Za jego plecami Jonsson. Trzeci jedzie Wiesław Jagusz. No i już w tej chwili bardzo, bardzo daleko Artur Pietrzyk. 4-2. Wygrywają gospodarze. Jason Kram, 3 punkty, 2 punkty dla Jonssona, 1 punkt dla Jagusia. Pietrzyk bez punktu i tym samym 13-11 prowadzą zawodnicy Apatora, Adriany
Toruń, Jason Kramp słabo pojechał w pierwszym swoim starcie, teraz już znacznie lepiej i kolejne zwycięstwo. To jest, jeśli chodzi o mecze w Toruniu, jego 16 wygrany bieg w tym sezonie. 62-22, taki jest czas w biegu czwartym. Jason Kramp spowodował, że Toruń prowadzi z Częstochową 13-11. Ciekawa sytuacja także w Pile. Polonia po 6 biegach prowadzi z Gdańskiem 22-16. A to Jason Kramp. Będziemy mieli zmianę w biegu piątym. Marcin Jaguś pozostaje w parku maszyn, a w jego miejsce partnerem będzie Rickardsona Miedziński. No, po raz kolejny mogliśmy zauważyć bardzo, bardzo równy start wszystkich zawodników. Jason Kamp przy krawężniku najbliżej się znalazł, on od razu wyszedł na prowadzenie. Tutaj po zewnętrznej Artur Pietrzyk i Andreas Jonsson jechali równo. Wydaje mi się tutaj, że Andreas Jonsson powinien troszeczkę poczekać na Artura Pietrzyka. On jednak odjechał dalej do przodu. Artur pojechał za szeroko na zewnętrzną przy krawężniku. Wszedł tutaj mu właśnie w tym momencie Wiesław Jaguzi i z wyniku 3-3 zrobiło się 4-2 dla gospodarzy. Jakby nonszalancja tutaj wyszła troszeczkę ze strony Artura, a przecież Wiesław Jaguś to mistrz swojego toru. On generalnie albo wygrywa, albo jest drugi. Rzadko zdarzają mu się przyjazdy na miejscu trzecim albo czwartym. Zdecydowanie częściej przyjeżdża pierwszy albo drugi. Tomasz Bajerski wczoraj z innymi żużlowcami zastanawiał się, czy jest sens walczyć w Göteborgu. Tę rywalizację oglądał na pewno w domu Grzegorz Walasek. Przed nami wyścig piąty, przypomnę. Marcin Jaguś zostaje w parku, w jego miejsce Adrian Miedziński, który tak dobrze zaprezentował się w pierwszym swoim starcie. Jego partnerem był Tony Rickardsson, teraz także jadą tą parą, ale za to para częstochowska bardzo silna. Walasek i Sullivan. Wyścig piąty. Miedziński, Sullivan, Rickardsson i Walasek. 7 zawodników z cyklu Grand Prix mamy w tym spotkaniu. Szczęśliwie zawody z Göteborga przełożono na przyszły tydzień. Terminem rezerwowym była dzisiejsza niedziela. Jeśli zawodnicy mieliby dzisiaj ścigać się w Göteborgu, wówczas to spotkanie zostałoby przełożone na inny termin. Kibice na trybunach i przed telewizorami byli pozbawieni możliwości oglądania tego wspaniałego widowiska. Rickardsson Miedziński kontra Walasek i Sullivan. Wyścig piąty. Rickardsson i Sullivan, ale dobry start Walaska, który teraz walczy z Rickardssonem. Walasek jest pierwszy. Mamy wypadek na torze, przewrócił się Adrian Miedziński. Wyścig oczywiście zostaje przerwany. Tylko teraz, czy nic złego nie stało się Adrianowi? Wstaje o własnych siłach. Ciekawe, czy sędzia puści wszystkich. Panowie, jeśli możemy zobaczyć powtórkę. Stoimy tutaj razem z sędzią w tej chwili. Długa odprawa z zawodnikami pana Janasa. No i teraz sędzia będzie mógł rzucić swoim fachowym okiem na to, co wydarzyło się i ewentualnie podjąć decyzję co do obsady w powtórzonym biegu. I pan Aleksander Janas podejmuje decyzję. Pojedziemy w czwórkę, znaczy pojadą zawodnicy, a my oglądać będziemy wszystkich czterech. No, ale na pewno zrobi nam się przerwa. Podąża Adrian Miedziński w kierunku parku maszyn. Jego mechanik zabrał motocykl. Adrian Miedziński, to bardzo dobry sezon dla tego zawodnika, co by nie mówić. I jest jeszcze raz ta sytuacja. No, wydaje mi się, że sędzia tutaj podjął słuszną decyzję. Po raz kolejny z rzędu widzimy bardzo, bardzo równy start wszystkich zawodników i tutaj z czwartego pola dla Adriana Miedzińskiego nie było już za wiele miejsca i po prostu upadł na tor. Podzielam tę opinię, tylko ciekawe, jak czuje się w tej chwili Adrian Miedziński. Niewykluczone, że dowiemy się tego bezpośrednio. Adrian Miedziński spokojnie, no pobijany, musi dostać kilka chwil oddechu. Poczekajmy na zawodnika Apatora Adriany Toruń.
Obawiamy się troszeczkę o to, czy aby tylko mecz zostanie rozegrany. Popatrzmy i posłuchajmy, może coś Adrian nam powie. Adrian, trzymasz się nerwowo za rękę, powiedz, czy wszystko jest w porządku? Ja mam tą trochę rękę nadwyrężoną, trochę boli, ale jedziemy dalej. Czyli jak lekarz zadecyduje, że będziesz mógł dalej jechać, na pewno na toruńskim torze się pojawisz. Tak jest. Tego życzymy. Adrian Miedziński co prawda ucierpiał w tej kolizji, ale jak sam zapewnia, w Toruniu jeszcze pojedzie. Trzymamy kciuki za Adriana, bo naprawdę, ja tutaj będę przypominał jego pierwszy występ w wyścigu trzecim, przyjechał za Rickardsonem, ale pokonał Holtę i Zbyszka Czerwińskiego. Teraz już konsultacja. Trener Jan Ząbik w parku maszyn idzie z Adrianem do lekarza. No tak stanowi regulamin, po prostu lekarz musi wyrazić zgodę na... Już widać tego, nie? Doktory zrobi. Co tam ciekawego? Będzie jechał. Dobra. Ej! No tak, tak. Prawda jest taka, że za sprawą pracy naszych kolegów w parku maszyn kibice mogą zobaczyć to, co jest nie do zobaczenia tak naprawdę. No, zrobiło się nawet troszeczkę nudniej. Niektórzy wykorzystali to na to, żeby ten moment na to, żeby się przeciągnąć. No, ale... My zawsze podkreślamy i podkreślać będziemy, że najważniejsze jest zdrowie zawodnika. Rafał, przy okazji jest pytanie do ciebie, co z twoim powrotem na tor? Mówiło się o Warszawie, słyszeliśmy o Wrocławiu, słyszeliśmy o Rawiczu, no ale masz pecha i przyznam szczerze, że bardzo mi jest przykro z tego powodu. Wiem, że już zanosiło się na to, że podpiszesz kontrakt, przynajmniej na to, żeby objechać tych kilka meczów z Gwardią Warszawską. Tymczasem zespół ze stolicy wycofuje się z rozgrywek w dziwnych okolicznościach przyrody. Wiadomo, że chodzi o pieniądze. Czy zobaczymy Rafała Osumka w tym sezonie na torze? No rzeczywiście, no już byłem praktycznie jedną nogą w Warszawie. Niestety sponsor, przyszły sponsor, który miał dać pieniądze dla klubu, wycofał się i po prostu drużyna z Warszawy też wycofała się z rozgrywek, ale myślę, że rozdział z Wrocławiem jeszcze nie będzie całkiem zamknięty i myślę, że jeśli wszystko dobrze pójdzie, to może jeszcze uda mi się w tym sezonie zaprezentować we Wrocławiu. Drodzy Państwo, Łukasz Bęc rozmawiał będzie teraz z Eugeniuszem Błaszakiem, byłem świetnym żużlowcem i na pewno rozmowa dotyczyć będzie tej całej sytuacji, która w tej chwili jest w żużlu, wypadków i jego konsekwencji. Przenieśmy się do parku maszyn. Dokładnie tak, kluby w karierze pana Eugeniusza to Gniezno, Rzeszów i Unia Tarnów, która okazała się najsmutniejsza, dlatego pan Eugeniusz jeździ na wózku inwalidzkim i nie wypada nie zapytać o takie sytuacje na torze w dzisiejszym żużlu, który zawsze był niebezpieczny. Żużel to wiadomo, że bardzo sport niebezpieczny, tym bardziej w tej chwili po moich czasach nie było takiej presji w wyniku jak dzisiaj. Dzisiaj to jest taka presja, tym bardziej w Polsce, bo zawodnicy, ci, którzy jeżdżą z Grand Prix w Anglii czy Szwecji, to wszystko jeździ na luzie, nie ma tej presji, czy mecz jest wygrany, czy przegrany. No wiadomo, zawsze wygrany cieszy, ale jak się przegra, to nikogo tam nie stawia na stołku czy na dywanie, a u nas to sponsorzy no, chcą, żeby wynik był... Tylko się liczy wygrana i to wszystko. I potem są takie kontuzje, jak widać, upadki różne, bo to każdy na siłę chce jechać, duże pieniądze. A gdy ogląda pan mecze, szczególnie takie jak te, to jednak w sercu na pewno jest wesoło, bo pomimo tej bardzo twardej walki są mecze, które warto i chce się oglądać.
No na pewno, wybieram tym bardziej, że jestem w tych między zawodnikami zagranicznymi, naszymi, znany i jak widać lubiany, bo każdy przyjdzie, przywita się, czy to Kramp, czy Johnson, czy Rickardson, dzień dobry, przywitają się, także znają mnie. Ja tym bardziej jeżdżę na takie mecze, gdzie jest ta walka, jest ten wynik i jak jest walka fair play, to jest najważniejsze, żeby cało skończyć zawody i do domu zdrowy. Za chwilę ta walka na torze i ostatnie pytanie, co na dzień dzisiejszy, oprócz tego, że ogląda pan żużel, robi pan na co dzień? No na co dzień jestem, jakby poruszam się na wózku, na ręcie, jeżdżę na zawody, raz po raz nagrywam dla młodych chłopaków kasety wideo z meczu, gdzie telewizji nie ma, to ja tam wybieram właśnie, żeby jechać i nagrywać. Jeśli telewizja jest, jak wiadomo, dzisiaj Polsat, no to oglądam tylko. I życzymy bezkolizyjnych zawodów. Oczywiście do oglądania my przenosimy się na tor. Dziękujemy za kolejną rozmowę z Parku Maszyn. Ale teraz przed nami powtórzony start do biegu piątego. Pobijany Adrian Miedziński, na niego chyba jeszcze czekamy. Tak jest. Jest na torze Rickardson, jest Sullivan, jest Grześ Walasek. No i teraz tylko kwestia tego, gdzie jest Adrian Miedziński. Jeszcze go nie widzimy. Czas 2 minut został włączony ponad 60 sekund temu. Adrian ma jeszcze 48 sekund. Zaskoczył motocykl i teraz kilkadziesiąt sekund na to, aby dojechać pod taśmę maszyny startowej. Już jest na torze i są oklaski od kibiców. Dobra postawa kibiców. Są fani z Częstochowy. Dość licznie obsadzony ten sektor przeznaczony dla fanów z miasta. Nie gospodarzy, a gości. Miedziński, Sullivan, Rickardson, Walasek. Powtórzony start do wyścigu piątego. Jeszcze 10 sekund na to, aby zająć pozycję przed taśmą maszyny startowej. Protasiewicz i Jaguś z uwagą oglądać będą w telewizorze, na monitorze to, co dziać będzie się w wyścigu piątym, a start już za moment. Rickardson, Miedziński kontra Walasek i Sullivan. Rickardson, bardzo dobry start, założył się na Walaska. Dwaj częstochowianie na miejscu drugim i trzecim. Sullivan za Rickardsonem, Walasek na miejscu trzecim. Adrian Miedziński jakby troszeczkę odpuścił i wygląda to na 3-3. Rickardson, za nim Sullivan, blisko Australijczyka Walasek, daleko za nimi Adrian Miedziński. Rickardson ma kilka metrów przewagi nad Sullivanem, obejrzał się, gdzie jest Australijczyk, może teraz bezpieczniejszym torem poprowadzić swój motocykl, ma 15 metrów przewagi, teraz to się nieco zmniejszyło, ale na prostej widzimy, że ta przewaga jest jednak spora. Rickardson, drugi Sullivan, trzeci Walasek i chyba będziemy mieli podział punktów. Ostatnia prosta, Rickardson, na miejscu drugim mamy Sullivana, na trzecim Walaska. Bez punktu przyjeżdża Adrian Miedziński, 16 do 14 po 5 rozegranych do tej pory biegach. Drugie zwycięstwo indywidualne w tym spotkaniu Tony Rickardsona. Adrian Miedziński, no jednak chyba odczuwa skutki tego upadku sprzed kilku minut. Rickardson, Sullivan, Walasek, Miedziński. Taka jest kolejność. 16 do 14 prowadzi drużyna Apatora Adriany Toruń. Meczu 16 kolejki Stop Secret Włókniarz Częstochowa, a to zwycięzca 5 biegu Tony Rickardson. 8 punktów zdobył niedawno w lidze szwedzkiej. Wypadek także w lidze szwedzkiej. Do końca nie wiadomo było, czy Tony Rickardson wystąpi w tym spotkaniu. No tutaj możemy zobaczyć bardzo dobry start z drugiego pola właśnie Tony Rickardsona. On najlepiej wyszedł ze startu. Tutaj już na pierwszym łuku założył Grzesia Walaska do krawężnika. Tam z czwartego pola jeszcze próbował zakładać się właśnie Adrian Miedziński na Ryana Sullivana, ale Ryan nie pozwolił założyć się i później mogliśmy zobaczyć, że nawet
Tony Rickardson zwiększa swoją przewagę. Widać tutaj, że dysponuje bardzo szybkim motocyklem. No i mogliśmy tutaj zobaczyć naprawdę ładną walkę i wynik 3-3. Czas Tony Rickardsona 61,87 i to jest najlepszy czas uzyskany w tym spotkaniu. No ale mimo wszystko niecałe 2 sekundy różnice między tym rekordem, a tymczasem wykręconym w biegu piątym. Robert Sawina wypatruje jakby swojej szansy na występ w tym spotkaniu. Tomasz Bajerski jakby miał drobne problemy z motocyklem. Mamy jedną zmianę. Pietraszko pozostaje w parku maszyn, a zmienia go Zbyszek Czerwiński. Spójrzmy, jak przedstawia się skład zawodników, którzy ścigać będą się w biegu szóstym. Od bandy teraz pojadzie Protasiewicz, Czerwiński, Bajerski i Holta. Tak więc mamy 3 zawodników z cyklu Grand Prix w jednym biegu w polskiej lidze. Może kiedyś w przyszłości Zbyszek Czerwiński też awansuje do Grand Prix. Serdecznie mu tego życzymy. Spójrzmy na start do wyścigu szóstego. Bajerski, Protasiewicz kontra Holta, Czerwiński. Ta para toruńska słabo zaprezentowała się w pierwszym starcie. Jak będzie teraz? Protasiewicz ścina do wewnętrznej, ale nie zdążył. Wyszedł na prowadzenie Holta, ale teraz Piotr Protasiewicz nie daje rady. Fantastyczna walka i jest Protasiewicz pierwszy. Tego nie można komentować zupełnie. Protasiewicz, Holta drugi. Czerwiński jedzie za szeroko, kto go może zgubić? Czy da radę z Bajerskim? Da. I Bajerski jest na miejscu czwartym. To na pewno niespodzianka. Rune Holta nie odpuszcza. Walczy z Pepe do końca. Czy tylko motocykle nie odmówią posłuszeństwa? Odkupujemy. Piotr rozgląda się, gdzie jest indywidualny mistrz Polski. Rune Holta jest blisko niego. Ułożyło się to po raz kolejny na 3-3, ale czy tak dojadą do mety? Pozostaje jeszcze kilkanaście sekund i wszystko będzie jasne. Protasiewicz, za nim Holta, jeszcze jeden szaleńczy atak. Norwega z polskim paszportem. Od 8 mistrz Polski. Mamy remis 3-3. Pierwszy przyjeżdża Protasiewicz. Na miejscu drugim mamy Holtę. Czerwiński przyjeżdża na 3. miejscu, ale to 3. miejsce w tym wypadku jest bardzo ważne, bo Bajerski przyjeżdża jako ostatni i tym samym 19-17, tak więc cały czas 2 punkty przewagi drużyny gospodarzy. Holta drugi, 3 punkty dla Protasiewicza, Bajerski bez punktu. Spójrzmy na punktację. Pepe, Holta, Czerwiński i Bajerek, jeśli używać pseudonimów. I Piotr Protasiewicz, zwycięzca wyścigu szóstego. Za chwileczkę zobaczymy. Piękna walka pomiędzy Piotrem Protasiewiczem a Rune Holtą. Spójrzmy razem z Rafałem Osunkiem na to, jak to wyglądało na torze jeszcze kilkanaście sekund temu. No tutaj z pierwszego pola bardzo dobrze pojechał Rune Holta. Z czwartego Piotr Protasiewicz też próbował po zewnętrznej objechać Rune Holtę, ale ten tutaj właśnie widzimy wyniósł się na zewnętrzną. Piotrek zrobił bardzo ładny manewr, przyciął do krawężnika i na tym wejściu w ten łuk już można powiedzieć, że był przed Rune Holtą. Rune tutaj troszeczkę za szeroko go wyniosło, miał za dużą prędkość. No i naprawdę mogliśmy oglądać po raz kolejny bardzo ładną walkę. Tam z tyłu bardzo też ostro walczyli Zbyszek Czerwiński z Tomkiem Bajerskim. Tomek Bajerski też bardzo ostro atakował Zbyszka Czerwińskiego. Zbyszek też bardzo ładnie pojechał, obronił się przed tymi atakami i po raz kolejny mogliśmy oglądać bardzo ładne biegi i wynik tego biegu 3-3. Piotr Protasiewicz jeździ ostatnio bardzo równo. W Szwecji zdobył 10 punktów, 11 punktów w lidze angielskiej, no i te 14 punktów, które dało mu pierwsze miejsce w eliminacjach do przyszłorocznego cyklu Grand Prix w Pool. Czas zwycięzcy biegu 6, 62,69 to czas Piotra Protasiewicza. Ważna informacja dla tych, którzy wypełniają programy. Zmiana w biegu 7. Jaguś zostaje w parku maszyn, Marcin Jaguś, a w jego miejsce oglądać będziemy Adriana Miedzińskiego. Skupiony Ryan Sullivan. Zobaczmy statystyki meczowe
po 6 rozegranych do tej pory wyścigach, tak więc niebawem będziemy na półmetku. Ryan Sullivan jeździ w lidze angielskiej w tej samej drużynie, w Peterborough, razem z Piotrem Protasiewiczem. Dziś przyszło im rywalizować w dwóch różnych drużynach w polskiej ekstralidze. Johnson, Sullivan 5 punktów dla Częstochowy, Holta 3, Pietrzyk 2, Walasek 1, Czerwiński 1, Pietraszko i Tomczyk. Przy tych nazwiskach punktów nie mamy. I teraz drużyna Apatora Adriany Toruń. Richardson 6, jedyny zawodnik do tej pory niepokonany. 4 punkty. Jason Krab, Piotr Protasiewicz 3, ale on miał w swoim pierwszym starcie defekt. Przypominamy, Wiesław Jaguś 3, Adrian Miedziński 2, Tomek Bajerski 1, Marcin Jaguś i Robert Sawina bez punktu. Mamy Sebastiana Ułamka, drodzy Państwo, w parku maszyn. Ja przyznam się szczerze, nie widziałem go wcześniej. No i co? No posłuchajmy, co ma do powiedzenia Sebastian Ułamek. Wielki nieobecny tego meczu idol częstochowskich kibiców jest razem z nami w parkingu. Przed chwileczką udzielałeś rad młodemu koledze z drużyny. Naprawdę bardzo ładny, wyrównany mecz. Tak, i tak myślę, że będzie do końca, że mój zespół nie odda, nie podda się do końca i powalczymy choćby nawet o zwycięstwo tutaj w Toruniu. W zasadzie moje pierwsze pytanie powinno być, jak się czujesz? Widzimy, że ta ręka jest obandażowana, jest opatrunek gipsowy, ale wiem, że leczysz się między innymi w kriokomorze i chyba może być już tylko lepiej. Tak, no mówię, mój Grand Prix Challenge Pool był nie do końca szczęśliwy, jednak niepozorny upadek spowodował, że nie mogłem skończyć tych zawodów, do końca dojechać i zgubiłem te punkty. Niestety pożegnałem się z Grand Prix na 2004, ale będę walczył następne Grand Prix. Ogólnie na dzień dzisiejszy jest coraz lepiej z ręką. Będę się starał na przyszły tydzień już coś spróbować i myślę, że te zabiegi w Kliokomorze, w ośrodku Wiktoria, w Radzyniu mi pomogą na tyle, że szybko wrócę na tor. I na pewno tą stratę, że nie jeździsz w Grand Prix, będziesz chciał sobie powetować złotym medalem drużynowych mistrzostw Polski z Top Secret. Chciałbym, żeby tak było, jak powiedziałeś, żeby moja drużyna, w ogóle straty w tych moich tego sezonu indywidualnych występów, żeby wyrównała się tym najjaśniejszym kolorem medalu dla mojej drużyny, dla Częstochowy. Tego życzymy, rywal jednak znakomity. My, jako kibice, którzy oglądają zawody w Polsacie, chcieliby, aby o drużynowym mistrzostwie Polski zadecydował ostatni mecz. Zobaczymy, czy tak będzie. Na razie w Toruniu Apator prowadzi 2 punktami. A informacje z innych miast są następujące. Leszno wysoko prowadzi po 5 biegach z Falubazem 21-9, natomiast po 7 gonitwach w Pile Polonia kontra Lotos Gdańsk 26-16. Drodzy Państwo, na pewno było kilka wielkich wydarzeń w ostatnich dniach. Liga nie jeździła. Dla nas w kraju najważniejszym wydarzeniem był sukces Rune Holty w Bydgoszczy. Przypomnijmy sobie, jak jeździł zawodnik Top Secret włókniarza Częstochowa na bydgoskim torze. Wygrywał wszystko, co było do wygrania. No i Polacy byli za jego plecami. Zrobiło się sporo kontrowersji, sporo niedomówień dotyczących Rune Holta, ale prawda jest taka, że Rune Holta pokazał w tym turnieju klasę, wygrał. Co więcej, pokonał na domowym torze chyba największego faworyta, wydawało się 15 sierpnia, właśnie Tomasza Goloba. To właśnie fragment tej rywalizacji, kiedy Golob bez powodzenia gonił zawodnika Top Secret włókniarza Częstochowa. Jak ty przyjąłeś to zwycięstwo? Wiem, że oglądałeś naszą relację. No, ja się bardzo cieszę, że Rune wygrał. Jest moim kolegą z drużyny. Naprawdę jest super, super kolegą i myślę, że tutaj troszeczkę za dużo tego szumu jest. Myślę, że na przykład gdyby Rune Holta zajął 4. pozycję, to na pewno żadnego szumu by nie było, a wygrał i ten szum jest. No, myślę, że jeśli miałby nie jeździć, to trzeba było od razu nie dopuszczać do eliminacji i wszystko by było rozwiązane. Został dopuszczony, wygrał. Myślę, że mu się to należy i ja się z tego bardzo cieszę. Nie, oczywiście, że tu nikt nie ma wątpliwości. Oddajmy cesarzowi co cesarskie. Rune Holcie to, że wygrał, że był najlepszy. Jeżeli został dopuszczony, to tu w ogóle nie ma możliwości, ale wątpliwości mogą powstawać z innej natury, że jeśli Rune Holta jeździ w indywidualnych mistrzostwach Polski, to też powinien reprezentować barwy naszego kraju na arenie międzynarodowej. Ale drodzy Państwo, to jest tak naprawdę kwestia
każdego nas z osobna, to może świadczyć o czymś innym, o raczej o słabości przepisów, które nie były przygotowane do takiej sytuacji, a to jest na przykład moje zdanie, które właśnie przed chwilą wypowiedziałem i tak jak mówię, no każdy może tu mieć własne interpretacje, własne spojrzenie na tą kwestię. Tak, tak, właśnie czasy się zmieniają i może te przepisy nie są takie, jak powinny być, ale możemy w Szwecji też zauważyć, że w szwedzkich drużynach jest bardzo dużo zawodników, którzy jeżdżą, są zagranicznymi zawodnikami, a swoich zawodników krajowych Szwedzi nie mają, także po prostu to wszystko idzie do przodu i wszystko się zmienia. Uff, emocje przed nami, emocje były w Bydgoszczy. A teraz wracamy na tor w Toruniu. Mamy wyścig siódmy i oto uczestnicy, którzy pojadą w tej siódmej gonitwie. Od bandy Rickardsson na czerwono, Jonsson na żółto, Miedziński na niebiesko i Pietrzyk w kasku biały. Artur Pietrzyk zastępuje Roberta Mariankowskiego, który był pierwotnie zgłoszony do programu, ale występ jednego z najmłodszych zawodników klubu częstochowskiego od razu niemal stał pod znakiem zapytania. Pozostali zawodnicy skupieni w parku maszyn obserwować będą na monitorze to, co dziać będzie się na torze. Wyścig siódmy, przypominam, Miedziński i Rickardsson kontra Jonsson i Artur Pietrzyk. Długo trwa ten moment, kiedy zawodnicy podjadą pod taśmę. Już wszyscy są pod taśmą. Za chwilę taśma pójdzie w górę. Rickardsson blisko Jonssona. Pietrzyk nie wytrzymuje, to chyba taśmy. To Rickardsson. Jaka jest decyzja pana Aleksandra Janasa? Przyjdzie nam poczekać jeszcze przez moment. Nie wiem, czy sędzia nie będzie teraz chciał podejść do nas. Także od razu proszę kolegów z wozu, aby zaprezentowali sytuację, jak zachował się Tony Rickardsson. Już pan Aleksander Janas jest obok nas. Jest decyzja o tym, że Tony Rickardsson będzie wykluczony z tego wyścigu za dotknięcie taśmy. No, było to widać gołym okiem. Sorry. No, niezadowolona toruńska publiczność, ale sędzia miał, chyba zgodzisz się z tym, rację. Tak, tak, tutaj widzieliśmy Artur Pietrzyk troszeczkę ruszył się na starcie, sędzia przytrzymał ten start, nie wiem, czy może tutaj możemy nawet zobaczyć, że troszeczkę wiatr wieje, ta taśma się rusza. Sędzia dosyć długo przytrzymał na starcie, może jakiś powiew wiatru mógł nawet uczynić coś takiego, że Tony Rickardsson myślał, że taśma już idzie w górę i po prostu wjechał w tą taśmę. Ale faktycznie było takie jakby troszeczkę nawet prowokujące zachowanie twojego kolegi z drużyny. Nie było tam jednak taśmy, a sędzia Aleksander Janas miał odprawę z zawodnikami, której przysłuchiwałem się, prosił, apelował do zawodników o jedno, o to, aby bezpiecznie jeździli, aby nie było tutaj takiego ryzykanctwa na to, że stawiania wszystkiego na jedną kartę. Przestrzegał pan Aleksander Janas przed tymi lotnymi startami, przed tymi próbami kradzieży, jak to się mówi. Zawodnicy w skupieniu wysłuchiwali tego, ale nie do końca, jak widać, wszyscy wzięli sobie to do serca. Jest pod taśmą maszyny startowej osamotniony w tej chwili Andreas Jonsson. Czekamy na dwójkę zawodników kolejnych, Adrian Miedziński i Artur Pietrzyk. Już jest para toruńska na polach startowych, dojeżdża Adrian Miedziński, no ma w tej chwili piekielnie trudne zadanie. A Rune Holta obserwował będzie z kolegami rywalizację w parku maszyn. Powtórzony start do wyścigu siódmego bez Rickardssona. Jonsson, Miedziński i Pietrzyk. Tych trzech bojowników Speedwaya pojedzie w wyścigu siódmym. Równo, równiuteńko startowali, ale chyba Jonsson będzie pierwszy. Miedziński pilnuje krawężnika i prowadzi! Fantastyczna akcja wicemistrza Polski juniorów. Jest pierwszy, ale teraz wyniosło go na szeroko. Czy wykorzysta to Szwed? Tak jest. Andreas Jonsson przedziera się przed Miedzińskiego. Ale widzimy, że Miedziński nie będzie rezygnował. Jonsson, Miedziński, Pietrzyk za tą dwójką zawodników. Teraz szeroko, zbyt szeroko jedzie Pietrzyk. To może skończyć się dla niego źle, więc rzucił owiewkę.
Jonsson cały czas pierwszy. Za jego plecami Adrian Miedziński. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. Jonsson, Miedziński daleko za nimi. Pietrzyk wygląda na to, że będzie 4-2. Takiego zwycięstwa w tym meczu Częstochowian w tym biegu jeszcze nie mieliśmy. I na nie się zanosi 3 punkty dla Jonssona, 2 punkty dla Miedzińskiego, 1 punkt dla Pietrzyka. No i drodzy Państwo, uwaga, 21-22, ale na pewno brawa i gratulacje należą się przede wszystkim dla Adriana Miedzińskiego, który był bliski tego, aby wygrać ten bieg. Tak się jednak nie stało. Za chwilę Rafał Osumek fachowym okiem powie, dlaczego do tego nie doszło. W każdym bądź razie pachniało niespodzianką. Ja mówiłem przed samym startem, że to bardzo trudne zadanie. To zadanie trudne sportowo i przede wszystkim też mentalnie, psychicznie. Kiedy młody zawodnik wie, że traci tak doświadczonego partnera, jakim jest Tony Rickardson, i ma za rywala Andreasa Jonssona, a widzieliśmy do końca, że Miedziński, który przyjechał drugi, ostatecznie walczył o to zwycięstwo, no, jak przysłowiowy częstochowski lep. No tutaj możemy zobaczyć bardzo ładny start właśnie Adriana Miedzińskiego. Z drugiego pola założył Artura Pietrzyka od razu na krawężnik. Wyniósł się szerzej, nie dał się wyprzedzić tam Andreasowi Jonssonowi, ale tak jak już powiedziałeś, no na pewno Adrian Miedziński już bardzo ładnie jeździ, ma bardzo dobre doświadczenie, duże, ale na pewno większe doświadczenie od niego ma Andreas Jonsson i to on po ładnej jeździe na dystansie wyprzedził Adriana Miedzińskiego i naprawdę już sensacja była blisko, ale właśnie tym atakiem Andreas Jonsson dowiózł te pierwsze miejsce do mety. No też różnica w wieku, w startach, w doświadczeniu. Andreas Jonsson jest 5 lat starszy od Adriana Miedzińskiego, ale ja twierdzę, że Adrian Miedziński jest jednym z tych zawodników, na którego można postawić przyszłość. No, bo najpierw Miedziński, a później Sabina. No, mamy zmianę, jest Robert Sabina, jeśli dobrze widzę, tak? Robert Sabina. Nie było jakiejś informacji tutaj. Mamy za Bajerskiego Roberta Sabinę. Po prostu ta informacja nie dotarła ani do nas na wieżyczkę, ani do sędziego, stąd zrobiło się troszeczkę zamieszania, ale już wszystko jest jasne. Robert Sabina długo, długo, długo oglądał rywalizację z parkingu, tak jak teraz Tony Rickardson, aż w końcu przy słabej postawie Tomasza Bajerskiego Jan Zombik zdecydował wpuścić się go na tor. Bieg ósmy od bandy. Grzegorz Walasek w białym, Sabina w niebieskim, Sullivan w żółtym i Piotr Pepe Protasiewicz najbliżej krawężnika w kasku czerwonym. Za chwileczkę start do ósmej gonitwy. Taśma w górze. Ciasno, jakżeż ciasno, ale Protasiewicz moje ryż pierwszy. Sabina obok niego. No i częstochowianie będą mieli teraz bardzo trudno odejść. Sullivan próbuje się przedzierać. Sullivan jedzie na miejscu jednak trzecim. Teraz bliżej krawężnika próbuje wcisnąć się Australijczyk, ale nie udaje mu się to. Jeśli tak pojadą Koruniania, pokażą mistrzowską jazdę parą, to mogą wygrać w stosunku 5-1, chociaż teraz Robert Sabina chyba zbyt daleko wjeżdża od Piotra Protasiewicza. Zarzuciło motocyklem Ryana Sullivana. Na czwartym miejscu jedzie Grzegorz Walasek. Rozciągnęła nam się troszeczkę ta stawka. Korunianie cały czas prowadzą szeroko. Jechał Piotr Protasiewicz, troszeczkę zachwiało jego motocyklem. Raz jeszcze odjeżdża na szeroko, pilnuje tego krawężnika. Australijczyk, rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Pewny po zwycięstwo mknie Robert Sabina. Świetny powrót z tej pozycji rezerwowego. To również trudne zadanie. Będzie 5-1, czy nie? Jest 5-1. Wygrywają Korunianie 26-22. Pierwszy Sabina, drugi Protasiewicz, trzeci Sullivan, Walasek bez punktu. Słaby występ Grzegorza Walaska. No i pierwszy słabszy występ Ryana Sullivana, który do tej pory raz wygrał, raz był drugi, teraz przyjeżdża na miejscu trzecim. A Piotr Protasiewicz, gdyby nie ten defekt w pierwszej gonitwie, byłby liderem, bo miałby komplet punktów. Nie miałby kompletu punktów, bo przypomnę, że to Robert Sabina wygrał, ale tu można mówić o tym komplecie jako, że będzie bonus za dobrą jazdę. No i proszę, wymowny gest Tony Rickardsona, który podchodzi do
Roberta Sawiny. Gratuluję mu skutecznej jazdy. Kilka chwil temu mówiłem o tym trudnym momencie psychicznym, jakim była walka Adriana Miedzińskiego z Andreasem Jonssonem i Arturem Pietrzykiem. No teraz na pewno ciężki moment miał Robert Sawina. No tutaj możemy zobaczyć, że Robert Sawina był najgorzej na starcie, został z tyłu, a na wyjściu Wuk był przed wszystkimi. Ten jego motocykl naprawdę, on sam pechał bardzo odważnie i ten jego motocykl bardzo dobrze dociągnął do tego wejścia. No i od razu tutaj z wyjścia z tego pierwszego łuku mogliśmy zobaczyć, tutaj Robert szedł szeroko za Piotra Protasiewicza, odjechał i próbował tam jeszcze atakować Ryan Sullivan, ale możemy tutaj już zauważyć, porobiły się na to, że takie letkie kolejne i one troszeczkę nieraz sprawiają tutaj zawodnikom troszeczkę problemów, wytrącają te kolejne zawodników troszeczkę z rytmu, ale myślę, że powinno być coraz lepiej z tym torem równania, toru powinny coś pomóc. Tutaj widzimy bardzo, bardzo ciasno było w tym pierwszym łuku. Robert Sawina bardzo, bardzo odważnie, bardzo odważnie i ostro wjechał w ten pierwszy łuk. No i to się opłacało. Gospodarze dowieźli 5 punktów do mety. No zaimponowała mi tutaj postawa Roberta Sawiny. Tylko zastanawiałem się, dlaczego tak do końca nie jechali parą torunianie. 26 do 22. Przed nami wyścig 9. Mamy zmianę. Pietraszko pozostaje w parku maszyn, w jego miejsce Czerwiński. A ja już mam informację, że Robert Sawina w wyścigu 10. zastąpi Tomasza Bajerskiego. Ale to przed nami. Teraz natomiast za moment start do wyścigu 9. Od bandy w wyścigu 9. Jason Kram na czerwono, Holta na żółto, jak już na niebiesko Zbigniew Czerwiński w kasku białym, najbliżej krawężnika. Jakieś jeszcze kłopoty ma Jason Kram. Tony Rickardson i Tomasz Bajerski.